Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. W okresie od dnia 30 kwietnia 2015 roku do 10 czerwca 2015 rozpatrzono następujące sprawy. Wydano zarządzenia wójtem następujących spraw. 3 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Zmian dokonano w budżecie. Dokonano poprzez przeniesienie z rezerwy celowej kwoty 47 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań sołeckich oraz z rezerwy ogólnej kwotę 7480 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania opaski wokół budynku OSP Mieroszyn o 1000 zł, zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Starzyno 6480. Ponadto dokonano wprowadzenia dotacji na opiekę w kwocie 78 480 zł, przygotowanie i przeprowadzenie pierwszej i drugiej tury wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota 37 760 zł, to jest kwota przeznaczona na wypłatę diet i na opiekę społeczną 1031 zł. Pozostałych zmian dokonano na wnioski jednostek celem prawidłowego wykonania budżetu. 4 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck oraz 3 zarządzenia zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok. Zarządzenie w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Mieroszynie. 3 zarządzenia w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych powołanych zarządzeniem wójta gminy Puck nr 67/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Puck dla przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015. Wydano zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw brakowania dróg ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawanych dowodów osobistych. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywań problemów alkoholowych dla gminy Puck na 2015 rok. Wydano zarządzenie w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Łebczu stanowiących działkę nr 427/142 o powierzchni 1170 m2. Wydano zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości działki nr 219/5 o powierzchni 6400 m2 położonych w miejscowości Szczelno. Wydano zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany programu współpracy gminy Puck na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wydano zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oceny konkursu Piękna Wieś 2015 w kategorii Zagroda oraz w kategorii Wieś. Przetargi. Ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie projektów budowlanych wykonawczych 4 zadań inwestycyjnych. Zadanie nr 1 – zagospodarowanie terenu w Osłoninie 2. Zadanie nr 2 – zagospodarowanie terenu przy ścieżce rowerowej Gnieżdżewo-Swarzewo. Zadanie nr 3 – zagospodarowanie terenu stawów w Połuchowie. I zadanie nr 4 – zagospodarowanie terenu w Leśniewie. Złożono 4 oferty, wybrano wykonawcę firmę projektowo-budowlaną Ogień Cezary Smycz ze Starogardu Gdańskiego, cena brutto 119 tysięcy zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ciągu pieszo-rowerowego z Gnieżdżewa do Swarzewa. Złożono 6 ofert, wybrano wykonawcę i podpisano umowę z pracownią projektową Wodkan Łukasz Ratajczak z Redzy, cena brutto 40 850 zł. Ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z instalacją pod wskazanym adresem oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek z urządzeniami wielofunkcyjnymi. Złożono 4 oferty, wybrano wykonawcę i podpisano umowę z firmą Technologie Informatyczne Spółka z Warszawy, filia Elbląg. Cena brutto 123 816 zł. Dotyczy to programu wykluczenia cyfrowego dla mieszkańców gminy Puck. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym. Złożono 7 ofert, wybrano wykonawcę firmę Promis Mirosław Lapota
zbytowa cena 53 751 zł. Odbiory zadań inwestycyjnych. Odebrano budowę zadania budowa ścieżki rowerowej na trasie Gnieżdżewo-Swarzewo. Odebrano remont nawierzchni części ulicy Rybackiej w Swarzewie, zagospodarowania centrum wsi Strzelno, boisko wielofunkcyjne. Odebrano remont budynku biurowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odebrano budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sławutówku i odebrano sieć wodociągową budowy w Łądzikowie. Podpisano umowę na wykonanie projektu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Radoszewie. Odbywają się cykliczne rady budowy w spółce Swarzewo dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Połczynie. Na dzień 8 czerwca wykonano 5 km kanalizacji. Akty notarialne. Odbyły się 3 akty notarialne dotyczące nabycia w drodze darowizny przez gminę nieruchomości od osób fizycznych. I podpisano umowy dzierżawy dotyczące działek w Celbowie, Osłoninie, Połchowie, Żusewie, Domatowie i Gnieżdżewie. W dniu 10 kwietnia bieżącego roku podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych. 15 kwietnia zatrudniono 3 pracowników z terenu gminy na czas określony do 14 października na stanowisko robotnik gospodarczy. Również 28 kwietnia podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach programu specjalnego Zieleń dla Powiatu. Zatrudniono 4 osoby z terenu gminy Pust na stanowisku robotnik gospodarczy na umowę o pracę na czas określony, to jest od 6 maja do 30 września 2015 roku. Jeden już zrezygnował z pracy. W dniu 30 kwietnia bieżącego roku zorganizowano dzień otwarty, zwiedzanie budynku szkolnego w Żucewie. Zainteresowanie wykazało 30 osób, rodzice i nauczyciele oraz 26 dzieci. W związku z niewyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora podstawowego w Mieroszynie podczas konkursu, który odbył się w dniu 26 maja bieżącego roku, konkurs został rozstrzygnięty. Oferta nie uzyskała bezwzględnej większości głosów komisji członków komisji konkursowej. Po raz drugi ogłoszono konkurs na to stanowisko. Ogłoszenie o konkursie ukazało się na stronie internetowej gminy Pudz w dniu 1 czerwca. Termin składania ofert został wyznaczony do 17 czerwca bieżącego roku. W dniu 9 czerwca bieżącego roku odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy Pudz dotyczące możliwości pozyskania finansowania ze środków unijnych z przeznaczeniem na podniesienie jakości edukacji. Na podstawie analizy wyników uczniów osiąganych w ostatnich latach podczas sprawdzianów kompetencyjnych w klasach szóstych szkół podstawowych oraz wyników osiąganych przez uczniów gimnazjów na końcowym egzaminie podjęto działania zmierzające do poprawy efektów nauczania. Przekazano ankiety, które wypełnią dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice i na ich podstawie zostanie opracowany plan potrzeb w zakresie form doskonalenia nauczycieli oraz różnorodnych form zajść dla uczniów i rodziców. Ponadto część środków będzie przeznaczona na doposażenie szkół w nowoczesne pomocy dydaktyczne oraz zorganizowanie specjalistycznych gabinetów przedmiotowych. W ramach wymiany Młodzieży Polsko-Niemieckiej zorganizowano w dniu od 8 czerwca do 14 czerwca bieżącego roku kolejny wyjazd uczniów do Niemiec, Himmelpforte, Oldendorf i okolice. W wymianie uczestniczy 34 uczniów z gimnazjum w Żeliszczewie, Darżubiu oraz po raz pierwszy z gimnazjum w Rzezinie. Program pobytu obejmuje zwiedzanie okolicznych miejscowości, spotkania z młodzieżą niemiecką oraz rodzinami przyjmujących gościnnie polskich kolegów. Gmina Puc przystępuje do rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Pod nazwą Książki Naszych Marzeń na zakup książek do bibliotek szkolnych gmina otrzymała dotację w wysokości 22 180 zł. Wymagany wkład własny gminy to 20% przedsięwzięcia, co stanowi 4 436 zł. Celem programu jest wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnemu doświadczeniu w poznawaniu i rozumowaniu otaczającego świata,
2. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów. 3. Urozmaicenie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych. Rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwianie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej. Rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Dnia 12 czerwca bieżącego roku gmina Puc będzie brała udział w 5. samorządowych regatach województwa pomorskiego, które odbędą się na wodach Zatoki Puckiej województwa pomorskiego. Głównym celem regat jest popularyzacja sportu wodnego, wymiana doświadczeń w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju bazy i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla żeglarzy i turystów wodnych. 13 czerwca bieżącego roku odbędą się 2. wojewódzkie igrzyska sportowo-rekreacyjne LZT z mieszkańców gminy i małych miast o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w Skurczu, w której będzie uczestniczyła gmina Puc. Przypomnę, że w ubiegłym roku gmina Puc zajęła 1. miejsce. Głównym celem igrzysk jest m.in. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji w środowiskach wiejskich, gmin, małych i miast województwa pomorskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. W wyniku głosowania w wyborach prezydenckich Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych 10 maja bieżącego roku na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania w gminie Puck 18 532 osoby wydano 9154 kart, co stanowi frekwencję w wysokości 49,4%. Poszczególni kandydaci uzyskali w gminie Puck niżej wymienione procentowe wsparcie. Bronisław Komorowski 39,3%, Duda Andrzej 29,7%, Kukiz Paweł 22,3%, Korwin-Mikke 3,3%, Ogórek Magdalena 1,7%. Pozostali kandydaci uzyskali poparcie od 1 do 0,1%. W wyborach ponownych przeprowadzonych w dniu 24 maja bieżącego roku liczba wyborców zapisanych w spisach wyborców wyniosła 18 575. Kart do głosowania wydano 10 286, co stanowi 55,38%. W porównaniu z pierwszą turą wyborów frekwencja wzrosła o 5,98%. Wyborcy w gminie Puck poparli kandydatów następująco. Bronisław Komorowski 5673 głosów, to jest 56,05%. Duda Andrzej 4439 głosów, to jest 43,95%. Szczegółowe informacje z 16 obwodów zawarte są w załączonym zestawieniu. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawioną informację. Czy ktoś z państwa ma pytania odnośnie tej? Proszę bardzo, radny. Pytanie, jeśli można, odbiory zadań inwestycyjnych. Chodzi mi o budowę ścieżki rowerowej Gnieźlewo-Starzewo. Chciałem się zapytać, czy były jakiekolwiek uwagi wnoszone, jeśli chodzi o protokole na przykład tych odbiorów, czy nie? Czy one zostały takie jak... Zadanie zostało odebrane z uwagami odnośnie poprawy nawierzchni, która została zniszczona szutrówka i w obowiązku wykonawcy jest poprawienie tej nawierzchni. Zadeklarowali ten odcinek wyłożyć tak zwany destruktor. Jest termin określony? Jest określony, jeszcze zmieszczą się w czasie wykonania tego. Ktoś jeszcze z państwa ma? Proszę bardzo, radna Kolędowska. Mam pytanie odnośnie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany programu współpracy gminy Puc z organizacjami pozarządowymi. Tutaj jest zmiana, ma dotyczyć wprowadzenia zadania związane z nauką, szkolnictwem wyższym, edukacją, oświatą i wychowaniem. Czy to oznacza, że szkoły również będą się mogły ubiegać o granice na to zadanie? Pisze wyraźnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, które mowa w artykule 3 ust. 3. Zadanie własne gminy jest oświata. Także szkoła podstawowa, gimnazjalna czy bądź przedszkole jest zadaniem własnym gminy i w tym momencie się szkoła nie może ubiegać o granty. Nie. To są organizacje pozarządowe, wolontarie. Ktoś jeszcze z państwa radnych ma pytania?
Dziękujemy panu wójtowi. Szanowni goście, ja po prostu na ostatniej sesji miałem interpelację zwróconą na uwagę na ulicę, na drogę wojewódzką, która wiedzie z Czerwowa do Puszka. Zostało to poniekąd zrobione, ale jest to zrobione, potrzebujecie państwo sami. I tak nas mają. Druga sprawa dotyczy budowy chodnika przy ulicy Puckiej w Mrzezinie. Konsultacje były obszerne w Mrzezinie, w Remizie. Było omawiane, że ma być stworzony pas zieleni, który rozgranicza pas pieszych od pasa jezdnego. Zostało to zrobione w drugą stronę. Dlaczego? Po to są konsultacje, skoro się nikogo nie słucha i nie zwraca uwag. Druga sprawa, pas ten zieleni by służył na odśnieżenie ulicy Puckiej i także odśnieżenie chodnika. I nie byłoby tego wariantu taki jak zasypywanie śniegu z jezdni na chodnik, a mieszkańcy znowu, bo gdyż są zobligowani do utrzymania pasa chodnika przy swojej posesji czysto. Z tą moją uwagą nie zgadzają się też sołtysi i niektórzy mieszkańcy. Dziękuję. Dzień dobry państwu. My jesteśmy ze szkoły z Żeliszczewa i z Mrzezina. Dziękujemy bardzo za pozwolenie udzielenia nam głosu. To padło na mnie, na przeczytanie pisma, które państwo radni wszyscy dostali, zresztą podpisane przez Radę Rodziców z Mrzezina i z Żeliszczewa. Chciałabym odczytać to pismo na głos, które właśnie państwo otrzymali. Szanowni państwo, w sytuacji niepozyskania przez nas mieszkańców wsi Mrzezino i Żeliszczewo do tej pory ważnej, jednoznacznej i satysfakcjonującej nas rodziców informacji w kwestii dalszych losów naszego gimnazjum, czujemy się w obowiązku ponownie poinformować państwa, iż na decyzję przeniesienia nam oddziału w gimnazjum do Żucewa w sposób bezwzględny się nie zgadzamy. Jesteśmy mieszkańcami dwóch największych wsi gmin Puck. Wydaje nam się absurdalnym pozbawiania nas, naszych dzieci, możliwości ich edukacji, jak to się obecnie dzieje, w szkołach zlokalizowanych w naszych miejscowościach, to jest w Mrzezinie i w Żeliszczewie. Czy absurdalnym nie wydaje się państwu fakt, iż dzieci z dwóch największych miejscowości gminy Puck, dojeżdżając do gimnazjum, do oddalonej placówki, jeśli wbrew naszym decyzjom tak się dzieje, te dzieci będą dojeżdżały, ale nie do Żucewa, tylko do Redy, do Kosakowa, do gminy, do Gdyni. Będą dojeżdżały tam, bo jakość dróg dojazdowych do tych miejscowości zapewni im bezpieczny dojazd, a nie do Żucewa. Proszę nas nie zapewniać, że w sytuacji przeniesienia nam oddziału w gimnazjum do Żucewa zajmiecie się państwo jakością drogi dojazdowej do tejże miejscowości, bo w to nie uwierzymy. Absurdalnym wydaje nam się również sytuacja argumentowania niektórych radnych gminy Puck, iż dzieci ze Smolna, Celbowa, Połchowa od lat dojeżdżają, że nasze dzieci z Mrzezina i Żeliszczewa też mogą dojeżdżać. Dlaczego dobro naszych dzieci sprowadza się do poziomu braku zaspokojenia i w sposób odpowiedni ich potrzeb? Dlaczego trudności w dojazdach do szkół dzieci z innych miejscowości traktuje się jako miarę, argument w ocenie potrzeb naszych dzieci? Traktowanie sprawy w ten sposób świadczy o braku wiedzy o psychologicznych aspektach rozwoju dzieci. Dlaczego zamiast wprowadzać innowacje służące dobru naszych dzieci, to jest na przykład wprowadzanie czynności rozbudowy naszych szkół, doprowadza się do sytuacji usteczniania, czyli prowokowania zmian poprzez zabranie im tego, co im się należy. Dlaczego decydują państwo o losie naszych dzieci, nie kierując się czynnikami wypływającymi w sposób bezwzględny na ich dobro i zaspokojenie ich indywidualnych potrzeb w sposób odpowiedni? Wiemy, iż w decyzji dotyczącej losów naszych gimnazjów kierują się państwo wyłącznie wnioskami wyciągniętymi podczas jednej z wizyt w naszym gimnazjum. Proszę się zastanowić, czy to wystarczy. Czy są państwo wystarczająco przygotowani do podejmowania tak wiążących dla nas decyzji? Smutnym wydaje się nam fakt, iż nie podjęli państwo osobiście rozmowy z nami w tak ważnym dla nas i naszych dzieci temacie. Czy w ten sposób chcą państwo wypełniać swoje obowiązki radnego gminy Puck? Świadomie dokonaliśmy wyboru radnych gminy Puck i dlatego obecnie liczymy na państwa wsparcie oraz wykazanie się przez państwo zrozumieniem w przedstawionej przez nas poniżej argumentacji w tejże sprawie. Liczymy również, iż nie zlekceważą państwo naszych starań o dobro i poczucie bezpieczeństwa naszych dzieci. Projekt przeniesienia naszych oddziałów gimnazjum do Żucewa naszym zdaniem podyktowany jest brakiem rozsądnego i gospodarnego zagospodarowania posiadanych przez gminę Puck środków. Szkoła w Mrzezinie jest dla naszych dzieci miejscem o szczególnym znaczeniu. Nasze pociechy spędzają w niej znaczną część swojego aktywnego życia. Jest miejscem intensywnego rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego dzieci, mieszkańców naszej wsi.
Mając na uwadze powyższe funkcje szkoły, jakie realizuje ona w życiu naszych płaciek, będziemy za wszelką cenę domagać się stworzenia w naszej szkole miejsc i warunków sprzyjających w sposób bezwzględny właściwemu rozwoju i funkcjonowaniu naszych dzieci. Podkreślić chcielibyśmy ponownie, iż nie pogodzimy się z sytuacją naruszania praw dziecka w sytuacji przeniesienia nam gimnazjum do Żucewa, aby kosztem jednych dzieci zyskać korzyść dla drugich. Obecna struktura i forma zespołu szkół w Mrzezinie oraz zespołu szkół w Żeliszczewie zapewnia naszym pociechom możliwość edukacji od klasy 0 do 3 gimnazjum. Sytuacja ta w korzystny sposób wpływa na rozwój emocjonalny oraz osobowościowy naszych dzieci i naszym zdaniem nie ma potrzeby przenoszenia oddziałów gimnazjum do oddalonej placówki. Proszę pamiętać, iż etap gimnazjum to jeden z najtrudniejszych etapów w życiu naszych dzieci. Dlatego nie pozwolimy, aby zmiany wprowadzone na terenie gminy Puck w najmniejszym stopniu naruszały nasze i ich poczucie bezpieczeństwa, które zapewniają im obecne szkoły, do których uczęszczają. Mamy pewną świadomość o konieczności wprowadzania zmian reformy oświatowej w postaci tworzenia oddziałów przedszkolno-szkolnych. Dlatego też dla dobra naszych dzieci dokonaliśmy rozeznania o możliwościach, jakie posiadają nasze miejscowości, dotyczących objęcia wszystkich dzieci nauczaniem przedszkolno-szkolnych. Naszym zdaniem nie ma racjonalnego uzasadnienia wysuwanych przez władze gminy Puck argument o potrzebie przeniesienia naszego gimnazjum do budynku szkoły w Żucewie kosztem utworzenia w naszej szkole oddziałów przedszkolno-szkolnych. Mury szkoły w Żucewie, a nawet praca od 8 do 13, jak podobnie ma wyglądać zmianowość w tejże szkole, zburzy poczucie bezpieczeństwa naszym dzieciom. Czy tego Państwo chcą i czy pozwoliliby Państwo na tego typu zmiany, gdyby dotyczyły Państwa dzieci? Dzisiaj już większość rodziców i nauczycieli widzi, że zbyt krótkie od siebie oderwane etapy edukacyjne jest to wielki problem. 3 lata gimnazjum, 3 lata szkoły ponadgimnazjalnej, w szkole podgimnazjalnej tak naprawdę 1,5 roku nauki. Są to problemy, nad których rozwiązaniem powinniśmy wspólnie pracować, a nad zmianami ścisku w szatni, braku sal lekcyjnych faktycznie odczuwamy i zauważamy wszyscy. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, jest to problem, ale czy istnieje tylko jedno rozwiązanie? Czy rozwiązaniem jest rozbicie dobrze funkcjonujących i osiągających dobre wyniki zespołów szkół? Dlaczego słyszymy, że jednym rozwiązaniem tego problemu jest rozbicie naszych szkół i przeniesienie naszych gimnazjów do Żucewa? Dlaczego na ten temat nie ma żadnej dyskusji z nami, rodzicami? Powiedzenie nie, bo nie, jest wyrażeniem lekceważącego stosunku do nas, rodziców, osób, które głosowały na radnych gminnych, mających być dla nas podporą i wsparciem. Czy zmiany zachodzące w gminie Puck muszą naruszać dobro naszych dzieci? Trudnym w zrozumieniu zachodzących zmian w gminie są dla nas czynniki ekonomiczne. Ponoć zakup szkoły w Żucewie ma kosztować 4 miliony złotych. Dlaczego nie 8? Lub dlaczego w ogóle ma kosztować? Czy są na ten obiekt inni chętni? Może zapłacą więcej. A to, że jeszcze przez jakiś czas starostwo nie może go sprzedać, to chyba nie jest problem gminy. Czy chodzi o zatuszowanie błędu ludzi, którzy doprowadzili do zlikwidowania szkoły ponadgimnazjalnej, która tak naprawdę jest bardzo potrzebna ludziom mieszkającym w powiecie puckim, a tym samym w gminie Puck? I wcale to nie jest tak, że może to nie interesować radnych gminnych, bo w dużym stopniu dotyczy to uczniów żyjących na terenie naszej gminy. Czy rzeczą prawidłową jest to, że 53% uczniów powiatu puckiego kontynuuje naukę w szkołach poza naszym powiatem? Mieszkańcy, uczniowie gminy Puck dojeżdżają codziennie do Wejherowa, Gdyni, Rumi i tak dalej. Szkoła w Żucewie potrzebowała zmian, ale nie tych dotyczących przekwalifikowania jej na budynek w gimnazjum. Czy ktoś z radnych gminnych obliczył, ile będzie kosztowało utrzymanie nowej placówki, chociażby przez 10 lat? Czy ktoś obliczył, ile będą kosztowały realne dowozy uczniów do Żucewa, ponad 300 uczniów? Nadal też będzie trzeba przywieźć dzieci do szkoły podstawowej w Żeliszczewie i Mrzezinie, ponad 200 uczniów. Razem około 550 uczniów, 11 autobusów, jeśli ktoś będzie chciał przywieźć ich wszystkich na godzinę 8, 11 kierowców, 11 opiekunek. Czy to będzie oszczędność? Dlaczego nikt z radnych gminnych nie podał realnej ceny rozbudowy jednej i drugiej szkoły, mimo naszych wielokrotnych zapytań w tej kwestii? Dlaczego nie znamy realnych możliwości i kosztów remontów dróg dojazdowych oraz ścieżek rowerowych prowadzących do Żucewa?
10-14 milionów złotych. Takie kwoty padły na zebraniach wiejskich w naszych miejscowościach, a może 7-7,5 miliona? To znaczna różnica. Dlaczego nie odbyła się pomiędzy nami partnerska rozmowa? Jakie mamy potrzeby i na jakie być może kompromisy? Czy odsunięcie w czasie realizacji rozbudowy jednej czy drugiej ze szkół moglibyśmy się zgodzić? Kto korzysta na przeniesieniu naszych gimnazjów do Żucewa? Szkoły prywatne pewnie już zacierają ręce. Czy wspierają Państwo taką inicjatywę? Poinformujemy Państwa, iż w najbliższych latach stan wszystkich uczniów w naszych zespołach szkół nie wzrośnie, będzie na podobnym poziomie. W tym roku szkolnym jest więcej klas pierwszych szkoły podstawowej i są liczniejsze, ponieważ jest to rok przełomowy. Wszystkie 6- i 7-latki idą do klas pierwszych. Więc czy podejmowanie zmian w funkcjonowaniu naszych placówek poprzez przeniesienie nam oddziałów gimnazjum do Żucewa ma sens? Nie, bo sens ma stworzenie w dwóch największych miejscowościach gminy Puck placówek oświatowych, zapewniających jej mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i należytego szacunku wobec zgłaszanych przez nich potrzeb w kwestii dalszego rozwoju tychże miejscowości. Sensowne byłoby otworzenie w naszych miejscowościach placówek oświatowych, szkół zapewniających naszym dzieciom ciągły proces edukacji na każdym poziomie edukacji, niezależnie od wprowadzonych zmian reformy oświatowej. Sensownym byłoby zminimalizowanie opcji dowożenia dzieci do szkół, co zapewni obniżenie kosztów utrzymania szkół. Świadomi swoich praw zwracamy się do Państwa z prośbą o odstąpienie od projektu zmian, to jest przeniesienie oddziałów gimnazjum Rzezina i Żeliszczewa do oddalonej placówki. Prosimy również o uszanowanie zgłaszanych przez nas Państwu naszych potrzeb rozwojowi w kwestii dalszego funkcjonowania zespołu szkół w Mrzezinie i w Żeliszczewie oraz skierowaniu się w podejmowanych przez Państwa decyzjach wyłącznie dobrem dzieci i to w każdej kategorii wiekowej. Prosimy również o pisemne poinformowanie nas w ustawowo określonym terminie o podjętej i ostatecznej decyzji obrazującej Państwa stanowisko w kwestii toczącego się pomiędzy nami sporu. Prosimy, aby każdy indywidualnie wyraził to stanowisko, ponieważ do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania. Nie chcemy ostatecznie odnieść wrażenia, że radni wybrani przez nas i mieszkańców nas lekceważą. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałabym wyrazić sprzeciw swój, jak i pracowników naszego przedszkola, gdyż zapewniamy miejsca dla dzieci. Staramy się, żeby wszystko było jak na najwyższym poziomie, tak? Spełniamy wszystkie wymogi sanitarne, nie tylko. Cały czas pracujemy, żeby po prostu dzieci w naszym przedszkolu czuły się lepiej, bezpiecznie. Są toalety przy salach, szatnie, mniejsze. Nie wiem, czy szkoła, czy oddziały, czy szkoła zapewni takie same warunki dobre dla takich małych dzieci jak my. Ale nie chodzi też o same dzieci, o to bezpieczeństwo i chodzi też o pracowników, bo również zatrudniamy ludzi. Jeżeli będzie mniej dzieci u nas, będziemy musiały po prostu zlikwidować grupy i zwolnić, no niestety, pracowników, a chyba też nie o to chodzi. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Puck za 2014 rok. Wykonanie budżetu zostało szczegółowo omówione na stałych komisjach Rady Gminy Puck. Dzisiaj chciałbym tylko w bardzo ogólnych słowach przedstawić, jak wyglądało wykonanie budżetu za 2014 rok. Budżet gminy Puck na 2014 został uchwalony 30 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy. Po wszystkich zmianach, które miały miejsce w ciągu roku budżetowego, ostatecznie budżet gminy wyniósł po stronie dochodów 86 731 tysięcy złotych 833 zł. Wydatki 92 871 tysięcy 750 zł.
Przychody wynosiły 8 119 917. To już mówiliśmy, zostały one zrealizowane w kwocie 3 miliony mniej, ponieważ nie zaciągnęliśmy kredytu na wydatki bieżące. I rozchody w wysokości 1 980 000 zł. Plan dochodów zrealizowany został w wysokości 84 111 853 zł, to jest wysokość 97%. Największe niewykonanie dotyczy pozycji dochodów z innych źródeł, to jest dotacje unijnych, które planowaliśmy pozyskać w ubiegłym roku. Nie wpłynęły one do budżetu, jest to kwota prawie 3 milionów złotych. Te środki wpłynęły do budżetu w tym roku. Wydatki, na planowane wydatki w wysokości 92 871 750 zł, zrealizowano w kwocie 83 734 zł, 1556 zł, co stanowi 90,2%. Planowane środki na zadania inwestycyjne wynosiły w ubiegłym roku 14 594 000 265 zł, zostały wykonane w wysokości 13 065 130 zł. Tak jak wcześniej mówiłem, wszystkie operacje finansowe, które i decyzje, które zostały podjęte w roku budżetowym 2014, są szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu Rady Gminy. Chciałbym jeszcze pokazać, jak zostały zrealizowane zadania dotyczące inwestycji. Otóż ogółem na zadania inwestycyjne, jak wcześniej mówiłem, była kwota wydatkowana 13 milionów 65 tysięcy złotych i w takim bardzo ogólnym zarysie na oświatę, na zadania oświatowe w inwestycjach wydaliśmy 1 091 tysięcy złotych. Dotyczyło to przede wszystkim termomodernizacji szkoły w Żeliszczewie na kwotę 550 tysięcy, remonty szkół 300 tysięcy, projekty termomodernizacyjne oraz koncepcję budowy szkół w Połchowie, Łebczu i Szczelu. Na kanalizację i wodociągi łącznie wydaliśmy kwotę 6 161 000 zł. Dotyczyło to przede wszystkim budowy kanalizacji w Mieroszynie, rozbudowę istniejącej kanalizacji, przygotowanie nowych projektów pod pozostałe miejscowości gminy Puck, które nie są ujęte, nie są skanalizowane, a przygotowujemy projekty po to, żeby w tym okresie unijnym złożyć wnioski o dofinansowanie. Stacja uzdatniania wody w Leśniewie oraz wodociąg Mrzezino-Osłonino, Połczyno-Bis, studnie w Połczynie i wiele innych zadań, które pochłonęły kwotę 6 161 000 zł. Na drogi i chodniki gminne i powiatowe łącznie wydaliśmy gminne wydaliśmy 2 514 000 zł. Tutaj między innymi wykonano ulicę Wiejską w Szczelnie, ulicę Lipową w Rekowie, ulicę Polną w Nierzewie, ulicę Chodnik w Łebczu. Wspólnie z powiatem wykonaliśmy nawierzchnię ze Starzyńskiego Dworu do Starzyna. Wykonaliśmy wspólnie z powiatem rondo w Leśniewie. I przygotowaliśmy 3 projekty ulic na terenie gminy Puck w różnych miejscowościach pod środki unijne, które każda gmina ma otrzymać w wysokości 3 milionów złotych. W tej chwili wszystkie projekty są gotowe do realizacji. Na kulturę wydaliśmy 132 tysiące, na turystykę 1 513 tysięcy. Tutaj przede wszystkim są to zadania związane ze stacją, z zagospodarowaniem wsi Gnieżdżewo oraz zagospodarowaniem w Połczynie. Na oświetlenie wydaliśmy łącznie 487 tysięcy złotych. Także stan oświetlenia naszej gminy zdecydowanie uległ poprawie, ale tych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców jest zawsze dużo i staramy się je w miarę możliwości i potrzeb przygotowanych projektów realizować.
W ubiegłym roku w trakcie realizacji było 15 projektów unijnych na łączną kwotę 5 841 000 z dofinansowania. Mówię tylko o tych środkach, które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. Część projektów jest realizowana w tym roku. Dotyczy to przede wszystkim projektów związanych z Europejskim Funduszem Społecznym, dotyczących podejmuję nowe wezwania, idę do pracy, oraz wykluczenia cyfrowego, oraz programów wyrównywania szans edukacyjnych w Starzynie i w Dażlubiu. To tak bardzo skrótowo i obszarowo o wykonaniu budżetu. Rok budżetowy zakończyliśmy nadwyżką budżetową w wysokości około 3 400 000 zł i na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Rada Gminy podjęła, komisje podjęły opinię w sprawie podziału nadwyżki budżetowej na 2015 rok, co będzie dzisiaj pod obrady Rady Gminy przy zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Uchwała nr 51 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pudł za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych po rozpatrzeniu przedłożonego przez wójta gminy Pudł sprawozdania za 2014 rok skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach: Alicja Śródkowska, przewodnicząca, Zygmunt Bach, członek, Marian Kujawski, członek, opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pudł za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. W dniu 31 marca 2015 roku wójt gminy Pudł przedłożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pudł za 2014 rok, to jest w terminie określonym w artykule 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok opracowano w formie opisowej i tabelarycznej. W części opisowej wójt przedstawił wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków, odnosząc się również do zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych w 2014 roku. Drugą częścią sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające wykonanie dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W ujęciu tabelarycznym wyszczególniono wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania własne, jak i zadania zlecone realizowane w 2014 roku. W oddzielnym zestawieniu wykazano realizację głównych zadań rzeczowych gminy oraz stopień ich wykonania. Przedstawiono również wykonanie wydatków na realizację programów i projektów zrealizowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia wymagania określone w artykule 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Pozwala również ustalić, jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono. Przedstawiono ponadto informacje o stanie zobowiązań i należności gminy oraz wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Pudł. Badając pod względem formalno-prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom, skład orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Na podstawie powyższych sprawozdań skład orzekający ustalił, że
Dochody wykonano w kwocie 84 111 853 zł 71 groszy, co stanowi 97% planu. W tym dochody bieżące w kwocie 81 496 472 zł 89 groszy oraz dochody majątkowe w wysokości 2 615 380 zł 82 groszy. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 83 734 556 zł 73 grosze, co stanowi 90,2% planu. W tym wydatki bieżące w kwocie 70 669 425 złoty 74 grosze oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 065 130 złoty 99 groszy. Nadwyżka budżetu za 2014 rok wyniosła 377 296 zł i 98 groszy. Dług publiczny na koniec 2014 roku obejmujący zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 10 046 289 zł 91 groszy i stanowi 11,94% wykonanych dochodów ogółem. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2014 roku wyniósł 5 490 851 zł 19 groszy i w stosunku do stanu na koniec 2013 roku uległ zwiększeniu o 9,61%. Na koniec 2014 roku gminna instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wydając powyższą opinię, skład orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2014 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zawiera dane wymagane postanowieniami artykułu 267 ust. 1 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki gmina posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w roku 2014. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2014 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tutejszej Izbie. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Alicja Świątkowska. Dziękuję bardzo.